Tak jak widzicie, w naszym posiadaniu jest także maluch. Kupiliśmy go około rok temu. Stan blacharski, lakierniczy oceniam na bardzo dobry. Co z naszej strony było zrobione? Zdemontowany silnik, wyremontowany i może na tym silniku teraz jest zrobione 25-30 km. Posiadamy kilka aut zabytkowych, z którym z nich musimy się pożegnać i prawdopodobnie padło na maluszka. Jest to trudna decyzja, bo jest w bardzo fajnym stanie, wnętrze jest dobrze zachowane, nie ma korozji w nim, no ale nie ma miejsca na kolejne projekty, a żeby takie autko stało na zewnątrz, mija się to z celem. Powiedzcie mi w komentarzach, napiszcie pod spodem, czy waszym zdaniem powinniśmy go sprzedawać, czy go zostawić, czy może gdzieś go przetrzymać u kogoś w wynajętym garażu. Jaka jest wasza opinia na ten temat? W kolejnym materiale zobaczymy, czy uda się maluszka sprzedać, czy będzie zainteresowanie. Powiemy, na co zwracali uwagę ludzie, którzy przyjeżdżali go oglądać, o ile tacy będą. I podzielimy się naszymi doświadczeniami, jak wygląda rynek sprzedaży właśnie takich aut klasycznych. Na dzisiaj to już wszystko. Maluch to nie jest jedyne auto, które jest w naszej kolekcji. No nie duża kolekcja jest, no ale posiadamy jeszcze jakieś klasyki. W innych filmach pokażemy wam, co jeszcze mamy w garażu. Przedstawimy te projekty, powiemy, tamte projekty są odbudowane praktycznie od podstaw. Przedstawimy wam koszty takiej renowacji, czas i jakie po drodze problemy napotkaliśmy przy odbudowie takich aut. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Dzięki i pozdrawiam.